pierwszym okresie współpracy delegacja pojechała właśnie od nas pięcioosobowa do Niemiec, żeby zorientować się, jak to tam wszystko wygląda. I później w kolejnym roku już zaprosiliśmy od nich większą grupę, żeby można było z nimi uczestniczyć w takiej wyprawie po górach. Także taka początki były takie i to kontynuowaliśmy przez kolejne lata. Poszerzamy, mi się wydaje, nasze horyzonty myślowe. Współpracujemy z coraz nowymi ludźmi, a to jest potrzebne przy stowarzyszeniach szczególnie, nawiązywać nowe kontakty, nowych ludzi poznawać, jeździć, coś nowego. Nie wszystko się wyczyta po prostu. Czasami trzeba wziąć kogoś i pokazać mu po prostu w pewne miejsce. Tak jak oni nam pokazywali, tak samo i my, bo nie zawsze potem chodzi się z mapą czy z tym, żeby szukać cokolwiek. A to już takie jest bezpieczniejsze i więcej się zobaczy później. Partnerzy nasi znajomi kondycję lepszą mają z Niemiec. Przy ostatniej wycieczkach, jak zauważyłem, to pomimo deszczu i niesprzyjających warunków atmosferycznych dają radę w górach i nawet nie zwracają uwagi, że nie przeszkadza im to wszystko, że jakieś niesprzyjające warunki, czy wiatr, czy deszcz. Także bardzo dobrze chodziło się z nimi, szczególnie w górach izerskich, jak ostatnio byliśmy, także zwracałem uwagę na to. Do 2019 roku bardzo dobrze ta współpraca się nawiązywała, nawet była nasza delegacja w 2019 roku w czerwcu w Niemczech. A od 2020 w związku z pandemią to się troszeczkę wyhamowało. W tej chwili próbujemy wracać już z powrotem do tej współpracy. No zobaczymy, jak na jesień będzie sytuacja w kraju i ogólnie w Europie czy na świecie. Także będziemy się starać, żeby dalej kontynuować tę współpracę, no i zaprosić na kolejne szczyty do zwiedzania. Ja się orientowałem już wcześniej, jak to wyglądało, gdzie byliśmy z nimi, gdzie zwiedzaliśmy i zauważyłem takie puste miejsce, Góry Świętokrzyskie. Także z nami jeszcze tam nie byli. Myślę, że to było fajne miejsce, żeby ich zaprosić i pozwiedzać. Święty Krzyż, Świętą Katarzynę, Łysicę, teraz nową górę, co z większą Agatę. Także to było fajne dla nich nowe odkrycie. Myślę, że większość z nich tam jeszcze nie była, bo takie troszeczkę na uboczu te góry są. Myślę, że jak się to, jak wspomniałem, z pandemią uspokoi, to dalej będziemy jeździć, zwiedzać, no i zacieśniać więzi. A oni się bardzo angażują, żeby to było tak, jak powinno być. I zawsze mówili o polskiej gościnności, ale tam niemiecka też jest bardzo dobra, przynajmniej dla nas.